Achtung, Fleckfieber. Uwaga, tyfus plamisty. Takie tabliczki pojawiły się w okupowanym przez Niemców Rozwadowie i okolicznych gminach. Dwóch polskich lekarzy, dr Eugeniusz Łazowski i dr Stanisław Matulewicz, przechytrzyło Niemców, wywołując sztuczną epidemię tyfusu w Rozwadowie i okolicach. Wykorzystali do tego niegroźną dla człowieka bakterię Proteus OX19. Ta niewyróżniająca się bakteria ma jedną charakterystyczną cechę. Daje pozytywny odczyn w najpowszechniejszej metodzie wykrywania tyfusu, teście Weyla-Felixa. Niemcy panicznie obawiali się epidemii tyfusu, która mogła zdziesiątkować ich armię, a tysiące ludzi wywożonych na roboty do III Rzeszy mogło zawlec wszy zarażone tyfusem. Dlatego przez 3 lata omijali Rozwadów i okolice. Oznaczało to brak wywózek do obozu zagłady i na roboty przymusowe do Niemiec, a także brak ściągania kontyngentów. No dobrze, ale jak to wszystko się zaczęło? Eugeniusz Łazowski zdawał w Warszawie końcowe egzaminy medyczne, kiedy wybuchła wojna. We wrześniu 1939 roku dostał swój pierwszy lekarski przydział do szpitala w Brześciu nad Bugiem. Po ewakuacji placówki został wzięty do niewoli przez Sowietów. Uciekł z sowieckiego transportu na Syberię. Podczas ucieczki dostał się do obozu niemieckiego, skąd ponownie udało mu się uciec. Po długiej tułaczce wrócił do okupowanej Warszawy. W listopadzie 1939 roku ożenił się z Murką Tołwińską. Oboje wyjechali do Rozwadowa, gdzie Eugeniusz Łazowski podjął pracę w oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża. Wkrótce po przybyciu do Rozwadowa Eugeniusz Łazowski nawiązał współpracę z partyzanckim oddziałem Armii Krajowej Franciszka Przysiężniaka, pseudonim Ojciec Jan. Zaopatrywał oddział w lekarstwa i opatrunki, leczył rannych, a spalonym pomagał w znalezieniu bezpiecznej kryjówki. Inspiracją do pozbycia się hitlerowców z okolic Rozwadowa stało się dla Łazowskiego odkrycie jego przyjaciela jeszcze z czasów szkoły podchorążych sanitarnych w Warszawie, doktora Matulewicza. Stanisław Matulewicz otrzymał od Łazowskiego wiadomość, że niedaleko Rozwadowa w Zbydniowie jest posada dla lekarza. Matulewicz przyjechał do Zbydniowa i zamieszkał w drewnianym domku, na którego zapleczu rządził prymitywne laboratorium. Dokonał tam niezwykłego odkrycia. Podczas badań nad bakterią Proteus OX19 stwierdził, że krew osób zarażonych tą bakterią daje podczas testu Weyla-Felixa wyniki identyczne jak przy zakażeniu tyfusem plamistym. Swoje odkrycie przetestował na pewnym mieszkańcu, który przyjechał na przepustkę z robót przymusowych w Niemczech. Za wszelką cenę mieszkaniec ów nie chciał wrócić na pewną śmierć i prosił Matulewicza o pomoc. Doktor wstrzyknął mu bakterię Proteus OX19, instruując jednocześnie, że ma zachowywać się jakby był chory na tyfus. Krew swojego pacjenta wysłał hitlerowskim lekarzom do zbadania, po czym otrzymał wiadomość, że pacjent jest chory na tyfus i na roboty nie wrócił. Eugeniusz Łazowski postanowił użyć fałszywej bakterii na szeroką skalę. Obaj lekarze zaczęli szczepić mieszkańców Rozwadowa i okolicznych wsi swoim tyfusem. Wysyłali próbki do niemieckich laboratorium, które potwierdzały, że w okolicy trwa epidemia. Podstawową zasadą było milczenie. O tym, że sami wywołali sztuczną epidemię, nie zdradzili nawet własnym żonom. Pacjenci również nie wiedzieli, że zostali zaszczepieni bakterią Proteus. Jeszcze długo po wojnie mało kto wiedział, że w Rozwadowie rządziła epidemia, której nie było. Jednak zbyt duża liczba zachorowań u jednego lekarza mogła wzbudzać podejrzenie, dlatego Łazowski wpadł na pomysł, aby pacjentów, u których wykrył prawdziwy tyfus, podsyłać innym lekarzom. Obrona polskich Żydów wymagała innej taktyki, ponieważ według okupacyjnego prawa Żyd zarażony tyfusem był natychmiast zabijany. Szczepionka z Proteusa nie ratowała ich. Dlatego Łazowski znalazł inny sposób, by ratować Żydów naprawdę chorych na tyfus. Do próbek ich krwi dodawał pewien odczynnik, który powodował, że wynik badania był niejasny. Z czasem władze okupacyjne nabrały podejrzeń, bo epidemia zamiast gasnąć, rozwijała się w najlepsze. Niemcy postanowili utworzyć specjalną komisję do badania zarazy. Nad dwójką polskich lekarzy zawisła groźba dekonspiracji. Do Łazowskiego została wysłana nazistowska delegacja, na którą składało się dwóch asystentów oraz jeden podstarzały lekarz. Zostali przyjęci z tradycyjną polską gościnnością, z suto zastawionym stołem i morzem wódki. Starszy z lekarzy, zamiast osobiście przeprowadzić inspekcję, pozostał na miejscu dobrze się bawiąc. Asystenci, bojąc się zakażenia, przeprowadzili jedynie pobieżne obserwacje. Przed ich oblicze przyprowadzono staruszka umierającego na zapalenie płuc,
którego przedstawiono jako chorego na tyfus. Pobieranie krwi pacjentom polecono Łazowskiemu, który pobierał krew od tych, którym wcześniej zaaplikował bakterię Proteus. Komisja zobaczyła, co chciała zobaczyć, a po badaniach krwi orzekła wynik Weyla pozytywny. Odeszła, nie odnajdując prawdy. Ponowne kontrole nie pojawiły się.